Słowo dzisiaj jest bardzo piękne i jest bardzo bogate. Ja bym się chciał zatrzymać wyłącznie przy ostatnim zdaniu z Ewangelii. Zaprawdę powiadam wam, amen, mówię wam. Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. O czym Jezus mówi? Czy Jezus mówi o tym, że wśród tych, którzy Go słuchają, są tacy, którzy będą żyć wystarczająco długo, żeby Go zobaczyć, jak się objawia w swoim królowaniu? Tak, że są tacy długowieczni, którzy tyle pociągną? No i wtedy to naprawdę musiałoby znaczyć, że bardzo niektórzy. To zdanie nie mówi o długowieczności, to zdanie mówi o jakości wzroku. Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. To jest Ewangelia Mateusza. Według Ewangelii Mateusza publiczna działalność Pana Jezusa trwała tylko rok. Jeden rok. Perspektywa czasowa nie jest jakaś niesamowicie długa. Większość z tych, którzy Go słuchała, przeżyło ten rok. Pytanie jest, czy Go zobaczyli w Jego Królestwie. Czy mieli taki wzrok, na tyle przenikliwy, żeby Go zobaczyć przychodzącego w Jego Królestwie. Jak jest z wami? Kto widział Jezusa Chrystusa przychodzącego w Jego Królestwie? Ręka do góry. Wy tak coś cienko. Lepiej się powstrzymać, co? Ktoś nie widział krzyża w życiu? Wszyscy widzieli? Jezus jest królem na krzyżu. Tylko nie wszyscy to widzą. Jak widać, nawet po 2000 lat chrześcijaństwa. Znaczy, nam się ciągle dobrze czyta takie fragmenty, jak to dzisiejsze pierwsze czytanie i Mojżesz, który mówi o Bogu, który robi cuda, wyprowadza ludzi z niewoli, potem wodę ze skały, potem wygania przed nimi ludzi, którzy mieszkają w ziemi obiecanej, nie? Robi wielkie znaki, jest potężny, tak, pokazuje się w słupie ognia, w wichrze, w wybuchu wulkanu na Synaju. I to jest wszystko taki obraz Boga dla nas oczywisty w sumie. I ten zachwyt, w który wpadł Mojżesz, mówiąc o tym, który naród tego doświadczył, nie? To jest taki zachwyt, któremu się jest łatwo poddać. Natomiast w Chrystusie Bóg zrobił rzecz, która jest niesłychana i która jest niewyobrażalna. I to jest to, co Izajasz zapowiadał. Kto w to uwierzy? W jaki sposób ramię Pańskie się objawiło? Chrystus nie ma innej władzy jak ta z krzyża. Tylko nie wszyscy to widzą. Niektórzy z was nie zaznają śmierci, aż zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. To był rok 87, pamiętam, była msza święta na Wawelu. Jan Paweł II, tak to się ładnie mówi w języku liturgii, podnosił relikwie królowej Jadwigi, umieszczano je w ołtarzu. Pod krzyżem, pod którym wedle całej tradycji się modliła, pod czarnym krzyżem wawelskim. I papież mówił takie kazanie wtedy, chyba jedyne w swoim rodzaju, takim spokojnym głosem,
Wszyscy czuli w katedrze, że gdyby ktoś zaczął klaskać, to byłaby profanacja. Nie? I on mówił o krzyżu. I mówił Ave Crux. Bądź pozdrowiony krzyżu Chrystusa. I mówił o tym krzyżu wszędzie, nie? W kaplicach przydrożnych, w kościołach. Mówił o krzyżu, którym pewnie 3/4 z nas ma na piersiach, nie? W formie medalika. Mówił, bądź pochwalony krzyżu zawieszony na piersi każdego człowieka, młodego, starego. Nie? I potem powiedział takie zdanie. To w krzyżu jest Ci, Chryste, dana wszelka władza. Taka władza, jakiej nikt inny nie ma nad sercem człowieka. Wiecie, trzeba się oprzeć takiej pokusie, żeby tę władzę Chrystusa, taką właśnie nad sercem człowieka, taką władzę, która jest z krzyża, znaczy taką władzę, która jest z momentu absolutnej bezsilności. Nie? On jest na krzyżu absolutnie bezsilny. To znaczy nie jest w stanie nas do niczego zmusić. Nie jest w stanie swojej władzy w jakikolwiek sposób nam narzucić. Wszystko, co robi z krzyża, to jest władza miłości, która jest bez granic, która jest szalona, która jest niewyobrażalna. Tego nikt nie był w stanie wymyśleć, że Bóg da się ukrzyżować z miłości do człowieka. Nie? Tego nikt nie pojął z władców tego świata, że można w ten sposób rządzić. I że tak naprawdę człowiekiem można rządzić tylko w ten sposób. No możecie różne rzeczy zrobić w życiu przymuszeni do tego, nie? Wszyscy wiemy, że jak wykonujemy rzeczy przymuszeni, ustępując pod jakąś presją, nie wiem, przemocą, siłą, robimy to na chwilę, bez przekonania, wracamy potem do tego, co było wcześniej. Bóg w Chrystusie nie chce mieć nad nami innej władzy, tylko takiej, która jest z miłości. I w związku z tym ma też absolutny szacunek dla wolności człowieka. Nie? Bezsilny Chrystus na krzyżu do niczego cię nie zmusi, w niczym cię nie zgwałci. Do niczego cię nie złamie, cię tylko kocha. I to w taki sposób, że oddaje życie za ciebie. Dzisiaj Kościół wspomina męczenników z roku 258. Było prześladowanie powszechne wtedy w Cesarstwie Rzymskim. Prześladowanie za cesarza Waleriana, 258 rok. I w tym prześladowaniu zginął papież Sykstus II. Był papieżem niecały rok. Myślę, że jak zostawał papieżem, to wiedział już wtedy, na co się decyduje. Ja mam tak świeżo w pamięci i w takich emocjach też spotkanie w Rzymie przed rokiem już prawie z biskupami z całego świata, takimi początkującymi biskupami. I tam w tym gronie początkujących biskupów było 4 biskupów z Syrii i z Iraku, którzy przyjęli dopiero co sakrę biskupią. I pamiętam, jak myśmy wszyscy z tej naszej spokojnej Europy, cieplutkiej, patrzyli na tych 4 biskupów, którzy przyjmując sakrę tak naprawdę gdzieś musieli wiedzieć, że się decydują być może na męczeństwo. I słuchajcie, tego się nikomu nie da nakazać. Nie możesz zmusić człowieka do takich postaw. Nie? Że przyjmujesz sakrę, a w przyszłym roku cię zabiją. I ty wiesz o tym. Nie? Sykstus II przyjął sakrę biskupią dla Rzymu. Nie? W 257 roku, rok później nie żył. W tym samym prześladowaniu zginął w północnej Afryce Cyprian w
biskup Kartaginy. Jak przyszli po niego żołnierze, to im kazał kolację zastawić. A potem jeszcze zawołał diakona, kazał ze skarbca wyjąć 12 sztuk złota, żeby zapłacić katu, który go zabije. Takich rzeczy nie nakażecie, takich postaw nie nakażecie. Można człowiekowi nakazać, nie wiadomo, zrób to, zrób tamto, siamto, przenieś to tam. Tyle możecie rozkazami uzyskać. Ale wezwać go do męczeństwa, tego się nie da nakazać. Człowiek ma prawo uciekać. Człowiek ma prawo się chronić. W krzyżu jest ci dana, Chryste, wszelka władza. Taka władza, jakiej nikt inny nie ma nad sercem człowieka i nad moim sercem. Amen.